W nieruchomościach komercyjnych informatyka, informatyzacja zaczęła się bardzo dawno temu, ale w szczególności skupiała się na obszarze finansowo-księgowym. I tam bardzo dużo tego typu systemów już funkcjonuje i od kilku lat widzimy bardzo duże zainteresowanie pozostałymi obszarami, czyli obszarami nie tylko tak zwanego property managementu, ale również utrzymania technicznego, obsługi gości, obsługi dostawców. Wszystkich obszarów, które nie są tymi obszarami związanymi z finansami i księgowością, które były takim naturalnym obszarem do informatyzacji. Największe korzyści, jeśli chodzi o wdrożenie rozwiązań IT w tym momencie na obiektach komercyjnych, są to w szczególności obniżenie kosztów, optymalizacja procesów, które są wewnątrz w naszej organizacji oraz wzrost zadowolenia najemców, czyli skupiamy się coraz bardziej na tej obszarze naszych klientów, a już troszkę mniej na obszarze wewnątrz naszej organizacji. I tak też te rozwiązania zaczynają być budowane, czyli z dostarczeniem w szczególności wartości dla najemców powierzchni komercyjnych. Opcja automatycznej recepcji, systemy typu wirtualne recepcje są to systemy, które skupiają się na wejściach i wyjściach z obiektów. Obiektów różnego typu, obiektów biurowych, obiektów logistycznych, obiektów produkcyjnych, ale mają na celu optymalizację i zwiększenie jakości obsługi gości wchodzących i wychodzących z obiektu poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne, tak zwane wirtualne recepcje, które wspierają tradycyjne recepcje, które tam funkcjonują. Jak rozwiązania IT mogą wzmocnić bezpieczeństwo? W szczególności jeśli chodzi o bazy danych czy transparentność tego, co się dzieje u nas w obiektach. Każdy ma dostęp do danych czy gości, czy dostawców, którzy do niego wchodzą, którzy z budynku wychodzą. Mamy dostęp do raportów ewakuacyjnych, które w każdym momencie możemy wygenerować, sprawdzić, kto aktualnie na których piętrach znajduje się w obiekcie i kto odpowiada za te osoby. W przypadku, teraz bardzo dużo mówi się o kwestiach bezpieczeństwa, atakach bombowych, organizuje się próbne ćwiczenia na większości biurowców. Nawet w Polsce jest to bardzo mocno widoczne i tego typu rozwiązania mają zmienić nasze podejście z bardzo tradycyjnych księgowości obsługi papierowej na obsługę elektroniczną, która daje właśnie tą szybkość w tego typu sytuacjach. Czy takie rozwiązania znacząco podnoszą te koszty dla najemców? To są mikropłatności. W tym momencie informatyka poszła bardziej w stronę tak zwanego SaaS-u, czyli Software as a Service, udostępniania oprogramowania jako usługi, więc to są tak zwane mikropłatności miesięczne, które rozhodowane na wszystkich najemców, czy nawet czasem na powierzchnię, czyli na metry kwadratowe, są to niezauważalne płatności z perspektywy danego najemcy, ale znacząco podnoszące wartość ich, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy jeśli chodzi o optymalizację tego, co się dzieje w obiekcie. I myślę, że to są to jest sytuacja, która dwóm stronom daje sukces, czyli i dostawcy oprogramowania, i również klientom, odbiorcom.